Cześć, witam. Dziś odcinek o składaniu jednostki V8 w całość. Ta jednostka jest to silnik, który, jak już wspominałem na którymś z odcinków przy Bizonie, że został wyjęty z kontenera, ze złomowego kontenera u jednego pana, który posiadał kiedyś kierowcę i w tym kontenerze właśnie trzymał sobie zapas różnych części do tych ciągników. I ten silnik był tam razem z resztą różnych właśnie gratów. Postanowiłem go wyjąć, kupić, bo jako że wtedy miałem tylko jednego kierowca, kiedy go kupowałem, to już będzie ze 2 lata temu ponad. No, chciałem mieć jakieś części w zapasie do tego silnika, żeby można było w razie awarii czymś się posiłkować. Wyjąłem go stamtąd. Silnik ten był porośnięty bardzo, bardzo grubą warstwą mchu. No, wyglądał tragicznie, a jeszcze w dodatku był w bardzo dużej mierze zatankowany wodą. Tak jak to bywa przy takich właśnie magazynowaniach. Rozebrałem go i w międzyczasie pomału sobie go składałem. Na jakiś czas składanie zostało zarzucone ze względu na to, że były inne prace, a to było, mówię, robione tylko tak w czasie wolnym, można powiedzieć. I jest to jednostka z 71 roku, też turbo doładowana i na szczęście, tak jak to ostatnio u mnie się zdarza, nigdy przez nikogo nie rozbierana. Wiem, że trudno w to uwierzyć, ale no tak naprawdę było. Znowu mogę to pokazać po przykładowo uszczelkach, jeszcze resztkach uszczelek, że nikt tutaj nic nie zaglądał. Wszystkie gładzie są w idealnym stanie. Tak więc no fajna baza do odbudowania. I też miałem taki plan, że wyjąć z niego co potrzebne i wyrzucić, ale przez to, że ten blok to wszystko tak tu wygląda, że no, nie pozwoliłem sobie na to i zostawiłem go, żeby go złożyć. Silnik już jest złożony do tego stopnia, że ma złożony rozrząd. Ma wbite prawie wszystkie tuleje. Jedną tuleję zaraz pokażę, jak montuję, dlatego też ją zostawiłem. Wał był przepolerowany i wał oczywiście, szczęście jest takie, że jest nominalny, nieruszany przez nikogo, zwymiarowany przeze mnie, jest w stanie lux, jak to się mówi. Stopy główne przykręcone już są momentem 320 Nm, bo taka tutaj właśnie wartość występuje, bardzo duża, jak na taki silnik. No zresztą nie ma co się dziwić, ale mniejsza, bo już się tutaj zakręciłem. Teraz, tak jak tu widzicie, dobieram wszystkie śruby, dobieram wszystkie nakrętki i wszystki cały ten drobiazg, ponieważ jak go rozbierałem, złożyłem to wszystko do takiej uciętej bańki, żeby po prostu tego nie pogubić, a jakbym to gdzieś poukładał, poprzekładał, zaraz by ktoś podebrał, coś poprzepadało i włożyłem go właśnie w tą banieczkę, te wszystkie elementy w tą banieczkę. No ale teraz mam taki stopień trudności, że no muszę to wszystko ułożyć tak, jak powinno to być. No dobra, stawiamy jednostkę do góry, pionowo do góry, żeby można było włożyć tą tuleję i założyć resztę elementów. I silnik ładnie postawiony w pion. I tak jak mówiłem, jest to silnik z... Moment. 71 roku. No, model YAMS 238. To jest już dobrze wiadome. I tak, montaż tulei cylindrowej. Jak widać, no już jednostkę trochę, ten silnik trochę przyłapało od tego stania, ale to jest tylko taki nalot, tak więc tutaj się nie ma czym przejmować. Tuleje, które montuję, no nie są to już stare zapasy, jest to nowa produkcja, ale najwyższej, można powiedzieć, jakości producenta, który produkuje to w Rosji na dzień dzisiejszy. Tuleje zapakowane, nasmarowane, to wiadomo. I tak. Tu musi być, wiadomo, wyczyszczone do ostatka, do białego, do żadnego paproszka. Tak samo i wnęka, znaczy no gniazdo tulei, i tam musi być jak najlepszy stan, nie może być żadnych
wżerów, żadnych uszkodzeń, żadnych jakichś skaz materiałowych. No nie mam światła znowu, kurde, żeby to pokazać, ale znamy tą zasadę, wiemy, o co tutaj chodzi. I tak, uszczelnienie tych tulei w tych silnikach to jest coś pięknego. Żeby nasze ciągniki tak miały zrobione, to by bloki wytrzymywały dużo więcej i nie mielibyśmy problemów, czy to w 60-kach, czy to 80-kach, czy innych sprzętach, które mają tuleje mokre, że uszczelnienie, jak widać, jest na dwa grube o-ringi, tak jak podstawowo w każdych sprzętach. Montujemy je tutaj na tuleje, ale to, co mówię, że nasze sprzęty tego nie mają, tu jest taka dosyć szeroka uszczelka, która zasłania nam ten całe osadzenie tej tulei w tej dolnej części bloku, tam osłania nam z góry przed dostawaniem się cieczy i przed tym, aby nadżerało blok czy też tuleje, aby uszkadzało ten blok w tym miejscu. No to jest po prostu rozwiązanie bardzo dobre, bardzo mocno szczelne, bo to też uszczelnia i robi taką robotę dla bloku, że mówię, szkoda, że nasze sprzęty tego nie mają. Gdyby one to miały, to bloki by nie były nigdy w tym miejscu zjedzone. Standardowo po założeniu smarujemy wszystko delikatnie olejem, żeby lekko to się wcisnęło. I już. I tuleja zaraz ląduje na miejscu. I tuleję mamy na miejscu. Nie była ona wbijana żadnym młotkiem, tak jak słynna tuleja od SW400 do silnika w Fadromie. Te tuleje bardzo mocno dwoma rękoma dociskamy i ruszamy delikatnie i one wskakują fajnie na swoje miejsce, ciasno. I jest to dosyć łatwe w montażu. Teraz tak, zakładacie pewnie mając nowe tuleje, zakładam nowe tłoki, nowe pierścienie i tak dalej. No tutaj akurat jest inna kwestia. Wymieniam same tuleje, ponieważ one były no zjedzone, zżarte. A tłoki z pierścieniami i korbowody, to wszystko zostawiam stare i oryginalne. Dlatego, że jest to w super stanie. Tłoków nie ma się w ogóle w żaden sposób co przyczepić. Są ładne, tylko należy je wyczyścić i umyć. Są ładne, w pięknym stanie. Pasowanie, jeżeli chodzi o to, jest dobrane tak jak należy. Tak więc tutaj pod tą kwestią to spokojnie. Nie ma co panikować. Dobrałem to wszystko, odczytałem tutaj numer przy zakupie tych tulei. Oznaczenie, wyostrzy się czy nie? Jest. To jest właśnie oznaczenie pasowania. I takie też jest dobrane w tulejach. A co do jeszcze pierścieni, to już pokazuję. Zdejmiemy jeden pierścień zgarniający i wsadzimy ją w tuleję. Zobaczymy, jak to wygląda. I już mamy pierścień zdjęty, ale powiem Wam szczerze, że ściągając te stare, mocne pierścienie w tych sprzętach, w tych silnikach, to można palce stracić, dosłownie. Musiałem się trochę wspomagać nożykiem, żeby one zeszły. Dobra, wsuwamy w tuleję ten pierścień, żeby... Mam nadzieję... O, jedną ręką Łukasz ryzykujesz. Nie, chyba się to nie uda. Chociaż... Moment. O. Stawmy równo. Przerwa. No, równiutko. Jest minimalna. Pierścień siedzi w miarę równo. Ułożyłem go tak, jak należy. No i czym to szkodzi, aby dalej go montować, aby on dalej mógł pracować. Mimo tego, że pracował w innej tulei, to się wszystko po prostu ułoży. Pierścienie są w stanie idealnym na wszystkich tłokach. Tak samo jak mówiłem, wszystkie tłoki. I ja nie widzę żadnych przeciwwskazań, aby to zamontować i że to nie będzie pracować. To będzie jechać bez najmniejszego problemu. No dobra, trzeba myć to wszystko i pomału montować. Dobra, jednak wycofuję się z montażu starych pierścieni. Trzeba poczekać na nowe, bo jak dolny zgarniający miał fajną przerwę, tak górny uszczelniający już ma spory luz. I jednak nie będę tutaj na tym
kombinował, oszczędzał, jednak założę jednak nowe. To taka mała poprawka. No, chciałem polecieć po szybkości, ale jednak lepiej nie kombinować. Nie no, no przesadziłem z tymi pierścieniami, no naprawdę przesadziłem. Wycofuję się, przepraszam najmocniej. To jest jednak duży błąd. Muszą iść nowe. I po oczyszczeniu kilku tłoków okazało się, że niestety są one do wyrzucenia. No tego się nie spodziewałem już kompletnie. Wyszło w praniu, że tak powiem. Co jest z tym jednym tłokiem? Ano jest takie uszkodzenie. Jest pęknięty. Prawdopodobnie od pierścieni, jak tutaj demontowałem te pierścienie, one tu już były skorodowane w środku, w tych rowkach. I po prostu, gdy rdzewiały, one puchły, zwiększały swoją objętość. Rdza zawsze tak robi, że wysadza i dlatego podejrzewam tutaj to pękło. Nie inaczej. Następny tłok wyszło, że jest momencik. Jest po prostu popękany. I takiego tłoku no też niestety nie założę. A jeden z tłoków no miał jakiś przebój w swoim życiu. Jest strasznie mocno popruty. Tak więc tłoki też muszą przyjść cztery nowe. No, trzeba będzie grzebać gdzieś stare zapasy, nie inaczej. Minął kolejny tydzień. Czekałem tydzień czasu na paczkę z szczęściami. Kurierzy zrobili niezły bałagan w przesyłkach i tydzień czasu odkręcali cały temat tej przesyłki. I ja jestem teraz tydzień czasu w plecy z pracą. No kilka, no cztery dni spokojnie jestem w plecy przez to. Ale nareszcie dotarły te części i można brać się za dalszy montaż. Przyszły tłoki, to co potrzebowałem, cztery tłoki. Przyszły też panewki korbowodowe nowe oraz tutaj przyszły nowe pierścienie, dwie paczki, uszczelniacze, nieuszczelniacze typu Simmering i parę różnych jeszcze małych elementów. Tłoki, tak jak widać, też nie są pierwszej świeżości, już są trochę matowe. No, leżaki, standardowo, ale takie najlepsze. O. No i dobra. Trzeba się brać za montaż. I oczywiście no pod górkę. No nie mogło być inaczej. Jak już zacząłem zakładać pierścienie na tłoki, zobaczyłem nowy tłok i wyszło, że on ma większą średnicę komory spalania niż ten stary tłok. Zacząłem to wszystko mierzyć i jest 10 mm różnicy w średnicy właśnie tych komór. No i to wszystko zważa na tym, że nie wiem, czy mi się to uda włożyć do tego kombajnu, ale nie ma co się poddawać. Co teraz robimy w tej sytuacji? Co wymyśliłem? Ano wymyśliłem to, że biorę ten tłok w tokarkę i roztaczam. Bo jest tutaj taka różnica, że ta komora jest bardziej prosto, jest bardziej otwarta, a ta komora w tym starym tłoku jest taka bardziej schowana. Musi być po prostu większa na zewnątrz. Musi być bardziej otwarta. Trzeba to złapać w tokarkę i zrobić tak jak ten tłok nowy, żeby wszystkie były komory spalania identyczne. No bo jak to będzie chodzić, jak będzie jednak w jednym, jeden tłok będzie taki, drugi taki. To nie będzie miało w ogóle rąk i nóg, że tak powiem. Łapiemy w tokarkę, roztaczamy komorę pod rozmiar tej i lecimy dalej z tematem. I tak jak mówiłem, tak też zrobiłem. I teraz patrzcie, tu mamy układ trzyszczękowy samocentrujący. Tutaj mamy uchwyt złapany, tak uchwyt w uchwyt. Czteroszczękowy ze szczękami nastawnymi niezależnie. Tłok oczywiście standardowo na nożyk wycentrowałem, dlatego że tak jak widać, on nie ma wykonanego całej wykonanej tej komory centralnie na środku, tylko jest ona z przesunięciem i trzeba było to wszystko ustawić
tak aby ta komora znajdowała się idealnie na środku, żeby można było ją przetoczyć. Ktoś mi zarzucał kiedyś, że nie mam czujnika zegarowego. Jest czujnik zegarowy do ustawiania, do mierzenia, ale to za długo czasu zajmuje. Wiem, że jest większa precyzja, ale tutaj w tym przypadku to jest tylko komora spalania. To nie jest jakiś element, który chodzi, pracuje precyzyjnie, wykonuje jakieś tarcie na tym elemencie. To jest, mówię, tylko sama komora spalania, tak więc tu aż tak precyzji co do 0,01 mm nie potrzeba, aby to wykonać. Proszę bardzo, komory spalania przygotowane. Znaczy na razie tylko ta jedna. To jest pierwszy tłok. Lecimy teraz z następnymi. I teraz, gdy już wszystkie tłoki mamy zrobione, układ tłokowo-korbowy ważymy, czyli ważymy wszystkie tłoki, wszystkie korbowody, aby posadzać je wagowo jak najrówniej. No, chodzi o wyważenie układu tłokowo-korbowego. Dokładnie. Tu już mam część poważone, część ważę dalej. Tu już mam przygotowane pary do montażu. No i składamy tą układankę. Czas goni. I układ tłokowo-korbowy mamy już zamontowany. Blok jest postawiony tłokami, czyli górą do dołu na palecie. Tu już jest wszystko zamontowane, dokręcone, zaklepane podkładki. Tak jak widzicie, jeszcze oznaczenia, które sobie wypisałem, jeżeli chodzi o masy korbowodów, jeszcze zostały. Tak więc no jest wyważone bardzo dobrze. 0,14. Tak, do 0,14 największa różnica między masami na tłokach. Taką mi się udało wycisnąć. I to jest bardzo dobre wyważenie. Tak więc będzie silnik pracował bardzo dobrze. Jeżeli chodzi o drgania, nie będzie emitował jakichś nadmiernych drgań. A teraz tu już walczę, tak jak widać, trochę w bałaganie, ponieważ składam rozrząd, ustawiam znaki na rozrządzie. Tu jest przód silnika, tu mamy odkręcaną jedną z przeciwwag. Tak jest tutaj w tym typie, w tym silniku akurat. I tutaj na kole zębatym od pompy wtryskowej mamy znak N na N, a u góry znak 0 na 0. No kawałek jest przesunięcie, ponieważ jest obrócony kawałek silnik. Jeżeli bym cofnął lekko, to wszystko się zazębia na znaki, tak jak powinno być i jest rozrząd gotowy. Tu już szykuję właśnie do złożenia uszczelkę, żeby przykryć pokrywę rozrządową, żeby to założyć, zakręcić. Ale jeszcze muszę to wszystko wyczyścić, bo tak jak widzicie, niektóre elementy są jeszcze w rdzy, trochę brudne. Jeszcze to ładnie wycieram wszystko szmatką. Smaruję hermetykiem i pomału zakręcam. Kolejne etapy montażu silnika. Czas teraz założyć miskę olejową. Musiałem ją trochę wyklepać, bo była bardzo pokrzywiona, ale udało się ją uratować. Tu już mamy zamontowany smok razem z pompą olejową. Tak jak wcześniej pokazywałem, rozrząd już przykryty. I tak. Układ hydrauliczny, może układ smarowania silnika w tym jamzie polega na tym, że jedna część pompy ma swój zawór przelewowy, tak jak widać, i zasila nam układ chłodzenia oleju. Tu jest wyprowadzenie na zewnątrz do chłodnicy i tu jest od razu powrót, aby tutaj do silnika z powrotem spływał schłodzony olej, a następna część, czyli taka ta główna, kieruje nam olej na magistralę olejową.
i też ma tutaj osobny zawór przelewowy. No tak to wygląda. Smok jest bardzo nieduży, jak na ten silnik. W SW jest dużo, dużo większy. No i teraz patrząc na konstrukcję tego smoka, patrząc na to, jak ma być położona ta miska, bo ta miska ma być tą stroną, czyli tu jest tył silnika, czyli ona idzie tu, w to miejsce. I zobaczmy. Tu jest zagłębienie w misce, tu jest podwyższenie, mamy przegrody, tak więc nawet ta miska, tak jak jest montowane to w kombajnie, jak będzie zamontowany ten silnik w kombajnie, to w zupełności zda egzamin, jeżeli chodzi o przelewanie się oleju w misce na przechyłościach, gdzie silnik jest zamontowany wysoko. No i powiedzcie, czy nie można było tak zrobić przy silniku SW, tylko zakładać jakieś dzielone pompki, dzielone kanały, przelewanie korytka, miseczki do osobnych misek. No po prostu to jest no, kłopotliwe, jest więcej tego wszystkiego i więcej elementów. Bardziej to jest rozbudowane, ale czy miało to sens? Miska, jak pamiętacie, z silnika tego Jelcza, która była wyjęta, miała jeden duży zbiornik na środku, smok nisko zamontowany w tym zbiorniku i też na przyspieszenie i na hamowanie ciężarówką ten olej pozostawał na dole. Czyli tak jakby no, można powiedzieć też te przechyły w kombajnie. No wiecie o co chodzi. Zdawało to egzamin, tak więc tutaj śmiem twierdzić, że nawet zachować trochę wyższy stan oleju i będzie to robić bez problemu. Jeszcze muszę ją trochę powycierać, bo naprawdę ten smar, który tu był, taki nagar kit, o Jezus, nie mogłem tego umyć. Wycierałem rozpuszczalnikiem, myłem wielokrotnie na gorąco, chemią i tak ciężko to wdomyć, że się w głowie nie mieści, ale jakoś się udało. Jeszcze muszę trochę poprawić i zakładam miskę. I silnik już mamy ustawiony w pozycji normalnej, że tak powiem. Zakładamy głowicę i lecimy teraz tym drobiazgiem u góry, czyli dźwigienki zaworowe, popychacze, wtryski, to wszystko uzbrajamy dalej. Głowice zarzucone, obudowy filtrów pozakładane, uzbrojone, wszystko zostało już w popychacze, dźwignie zaworowe, wtryskiwacze, rurki przelewowe. Zostało założyć do końca tutaj filtr środkowy, czyli bąka, założyć wkład, go przykryć, koło pasowe, pompa wody. No takie dosłownie szczegóły. I główna sprawa to pompa wtryskowa oraz turbo. Ale no niestety, na tym etapie kończę ten montaż, nie zakładam już reszty, przykrywam ten silnik. Niestety nie uda mi się go wsadzić do kombajnu. Zboża na dzień dzisiejszy już są na takim stopniu dojrzałości, że muszę wrzucać SW do kombajnu, ponieważ to już będzie dosłownie, wszystko odbywało się na dniach ruszymy w pole. No i nie uda mi się go po prostu tam wsadzić. Nie mam w ogóle przymierzonego go do tego kombajnu, nie mam tutaj zrobione nic. Na to wszystko złożyło się kilka czynników. Opóźnienie o tydzień czasu dostawy z częściami, dosłownie o tydzień czasu. Brak jeszcze dwóch, trzech elementów. Do tego też 10 innych obowiązków, które musiałem zrobić. Mimo tego, że ten silnik powinien być priorytetem. Ale wiecie, jak to jest w życiu. Jest 10 priorytetów, które są do zrobienia teraz, zaraz albo na wczoraj, jak to się mówi. No i trudno, no niestety, nie tym razem. Nie udało mi się tego stworzyć, ale nie martwcie się. Co się odwlecze, to nie uciecze. Ten silnik jest już przeznaczony do tego kombajnu. Nie wyląduje nigdzie indziej. Po żniwach dokończę go składać i go uruchomimy na tej palecie. A teraz no niestety, no muszę wrzucać już SW do kombajnu, bo żniwa to są już kwestia kilku dni. Tak więc tak to wyszło. No niestety, przepraszam najmocniej, czas mnie pokonał, ale to jest samo życie. Ja tutaj nie pokazuję żadnych scenariuszy, żadnych różnych dziwnych rzeczy, tylko pokazuję tak jak jest, tak jak robię, co się dzieje. No dobra, czas brać SW do góry, stawiać na ramę, wtykać do kombajnu. Mam nadzieję, że nie będziecie mieli mi tego za złe. Tak jak mówię, no co się odwlecze, to nie uciecze. On tam w końcu trafi.
Pozdrawiam wszystkich. Cześć.